Dobry, dobry dzionek, mamy poniedziałek, czyli początek tygodnia, jest 9:30 rano. Zapytacie pewnie, jakie mamy prognozy na dziś? Według naszych źródeł temperatura nie powinna przekroczyć 12 stopni, natomiast wiatr ma być połowę słabszy niż wczoraj. Dzień dobry. Nie, no ja nie mogę z tobą. Dzień dobry w ten piękny poniedziałkowy poranek. Co się gdzieś wyłonię z jakiegoś pokoju, to ciebie widzę. Bo jestem wszędzie. Brawo, brawo. Najlepszy marketing w Polsce. Na świecie być może. Cornele, tell me, how is it to be an actor in the film right now? Top guy, top. Yeah. Down his movie, you know? Romanian bestia. Yeah. He's 1 year older and you don't recognize this. He looks like 18 still. 25 is. Ah, 25, okay. Whatever you like. You are the boss. Zobaczmy, jaki widok z okna mają nasi fizjoterapeuci. Good morning. Morning. How are you? Very good, you? Dzisiejszy plan zajęć jest prawie identyczny do wczorajszego. Sam poranek mija dość spokojnie, ale już za parę chwil wyruszymy na pierwszy trening tego dnia. Kornel miał rację, mówiąc, że na dole nagrywają. Jak widać, w hotelu nadal gościmy ekipę filmową. Dzisiaj odwiedzimy inny obiekt sportowy, równie urokliwy co wczorajszy. Na pewno dodatkowym plusem jest to, że rzeczywiście wieje o wiele słabiej niż wczoraj. Dobry. Dobry. Jak perspektywa z góry? Perspektywa z góry super. W porównaniu do wczorajszego boiska balkonik jest bardzo stabilny. Także zatwierdzam tą jakość. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy, jak wygląda to z góry. Dobra, zapraszam. O, a tutaj dzieje się coś ciekawego. W ramach trzech słów wyjaśnienia, to są postacie bramkarskie wykorzystywane przez trenera Cabaya w treningu. Przywieźliśmy napompowane powietrzem, teraz dolejemy trochę wody, żeby było bardziej stabilne na boisku. O, ale to kończymy nagrywanie i bierzemy jednego. Tydzień zaczynamy od taktyki, stąd po raz kolejny nie możemy pokazać Wam przebiegu treningu. Jesteśmy jednak w stanie spojrzeć na całą okolicę z góry. Trening skończony, także można powoli wracać do hotelu. Hey! That's the end. This was all. Last chance? Oh, perfect. What a player. Top level. You need more?
Proszę bardzo. Nigerian. Portugalian. You need with left? Let's go. Proszę bardzo. Oh, you need second left? Okej. Daję coś, nagram. Nagrywa się? No to... Adaś, kilka słów. Nie, czy... No czekaj, nie podchodź, bo ci nie złapię. No, taki duży jestem. Tak, no. Tak, trzy słowa. Jakby... Pozdrawiam mamę i tatę. Trzy słowa o sobie, ale o sobie. O sobie. Nie, trzy zdania o sobie, jakbyś się tak, wiesz... Chciał przedstawić, widzę. Dajmy na to, że ci kibice nie znają, musisz się przedstawić ładnie. No, starsi kibice mnie znają, no. Nie, ci najmłodsi już nie. 6 lat temu trafił, nie? Stary myga! Jak się pipczy? Nie da się pipczeć! Dudek proszę podjechać. Jeszcze, jeszcze! Po zjedzonym obiedzie mamy aż 4 godziny na regenerację i odpoczynek. Podziwiając otaczający nasz krajobraz, czas ten można wykorzystać tylko w jeden sposób. Relaksując się na słońcu. W trakcie, gdy my odpoczywamy, produkcja kinowa trwa w najlepsze. Po dość spokojnym popołudniu nadszedł czas na drugi już dzisiaj trening. Udajemy się w to samo miejsce. To bywa na obozach, mamy dużo pracy z taktyką, stąd nie możemy zdradzić sekretów naszego trenera. Oglądając materiały innych klubów, natknęliśmy się na grających fizjoterapeutów Górnika Zabrze. Nasi fizjo nie chcą pozostać w tyle i też zechcieli pokazać próbkę swoich umiejętności. I tą wieczorną porą, treningiem taktycznym, kończymy nasz trzeci dzień w tureckim Belek.